Patrzcie, jaki fajny myk. Regulacja wysokości zawieszenia z tyłu w Malagutti, w krosiku. Wykręcam, przekładam tutaj, motocykl od razu wyżej stoi. Wszystko działaby tak, jak należy. Geometria, wszystko przeliczona przez producenta. Idealnie. Akurat pod buty. Gdyż ponieważ chmura dymu jest zajebista za mną. Co się dzieje? Popsuł się panu motor. A tu wszystko w normie. Nawet... No ładnie. Ambitnie ten kurzy. Ja cię kręcę. Nie wiem, czy to jest wszystko w porządku. Czy ta mieszanka ze względu na blokadę się nie wypala? Czy on tak już ma? Czy go podlali po prostu za mocno? U producenta? Ciężko stwierdzić. Nie wnikam. Kurczę, jak to fajnie przyspiesza. Fajnie przyspiesza. Fajnie się w tym zakrętach by jeździło tak ambitniej, no ale te prędkości... Plus jest taki, że nie muszę wycinać prędkości z prędkościomierza albo zakrywać, bo nie ma szansy, żebym przekroczył prędkość dozwoloną w mieście. Nie ma tego złego. Niemniej jednak... Nie no, trochę się rozgrzał, może będzie mniej kopcił. Nie no, tak to jest taki krótki, jak na 125 przystało, 50, przepraszam, ale jest piekielnie wysoki, tym bardziej ja sobie go jeszcze podniosłem. No to jest dobre. PR-kom tu już się musiałem dobrze zastanowić, czy warto przejechać, a tutaj nie ma takich problemów. Twardy ma ten zawias, przyznam, no bo tak jest ustawiony. No, myślałem, że będzie jakoś tak bardziej miękko wybierał te wszystkie nierówności, ale jest, przynajmniej na tyle jest regulacja i tutaj z tyłu właśnie by mi się to przydało, przyznam. No, kabent jest taki, że tu nie mam za dużo mocy, żeby ją wykorzystać. Ale jak... Albo mam luz na tylnym kole, nie no, jest wszystko w porządku. Na tych kostkach tak go buja, ale to fajnie rokuje na zakrętasy, czy tudzież jazdę w takim właśnie lekkim terenie, nie zabraknie mu mocy? Tam idzie jak dzik. A, to była dwójka. No gdyby nie ta blokada obrotów, to by szedł pełnym gazem. A tak go dławi. Tylko widzicie, na dobrych kostkach... Na dobrych kostkach ja jestem w stanie się tutaj bawić. Nawet jak go zdławiłem teraz, to nic mu to nie szkodzi. Taki pierdzi kółko. Przestało dymić na szczęście. Także nie ma wiochy. Powiem wam tak. Z tymi oponami, tylko z troszkę większą mocą, jakby był odblokowany. Przypuszczam, że troszkę mniejsza zębatka z tyłu. O! To jego zmusić do poślizgu byłoby super, a że jest lekki, to opanować to wszystko, czysta formalność. No, ledwo, ale się człapał. I teraz piaskownica. No, tu idzie jak dzik po szyszkach, no co tutaj
dużo mówić. Na takich oponach lepsza zębatka, lepszy moduł. No, lepsza zębatka i lepszy moduł. I to by było w porządku, bo na tej dwójce by taką prędkość sensowną jakby osiągał. A jedynka to jest taki... Jedynka, nie wiem po co tutaj jest. To nawet do ruszania nie jest potrzebne w żaden sposób. No, ale... W piochu daje radę! Ja cię kręcę, mamy grudzień. Słonko zapodaje, nie mam żadnej podpinki na sobie. A jest mi ciepło, a nawet... Powiedziałbym, że nawet za ciepło. Opa! O! Leciutki jest, to takie chłopki to jest dla niego nic. No ale ta zawrotna prędkość 45 na godzinę plus przekłamanie licznikowe daje nam 45 na liczniku. No a na jednym kole idzie pojechać nawet. Widzicie? Taka sprytna maszyna. Co prawda nie z gazu, a za pomocą siły mięśni. Mówiłem na początku, że zrobię film połączony o 50, którą tak średnio chce mi się jeździć. Właśnie ze względu na tą blokadę. Bo dla mnie to jednak męczarnia, jak się jeździ większym sprzętem na co dzień. Ale nawet tutaj po okolicznych terenach, które mam, to widzę, że tej frajdy będzie więcej niż się spodziewałem. No i no 50 w trasę średnio najeżdża mi przynajmniej, jeżdżąc z innymi maszynami większymi, także obstawiają, że pojeżdżę nią chwilę tutaj po okolicach, a że tych terenów jest coraz mniej, to będzie mało materiału. A tutaj kurde zabawa jest. Sugeruję, że po prostu czasem fajnie jest wrócić właśnie do takich podstaw jak 50 i to też potrafi dać trochę frajdy. Zwłaszcza jak mówimy o takiej leciutkiej 50 jak ta. Mamy teraz zły bieg i brak mocy. Ech. Nie no, przełożenia to tutaj do zmiany. Tu jest takie wzniesienie piaskowe. Dobrze się rozpędzę, to podjadę. Kiedy redukować? Ale spieprzyłem. No, spieprzyłem niestety. O. Dasz radę! Ha, ha, ha! Ledwo, ale dał! Tutaj atrakcja przyrodnicza. Jeden domek zbudowany przez dzieciaków, ale już zburzony, nie wiedzieć czemu. A tutaj drugą sobie zrobili... zrobili sobie drugą bazę, którą sami zbudowali. Dzieciaki, ja wiem, w wieku mocno licealnym, tudzież podstawówkowym nawet. Akurat byli na swojej budowie, dopingowali. Także pozdro, jeśli jakoś jakimś cudem traficie na ten film. No i dobra, z powrotem na oficjalnej drodze. Mam nadzieję, że dźwięk mi się nagrywa i że wszystko będziecie widzieli. Ale dwie kamery, to może coś się uda nagrać. O. Kurczę, no po prostu... Taka lekka, tylko że 125, i to by była rewelacyjna maszyna właśnie do nauki, do ogarnięcia się, bez zwalniania, bez niczego. Byłaby wystarczająca, może tak. Tak jak, co to było? Riechu.
maraton chociażby w czterosuwie 15-konnym. Natomiast tutaj ta 50-ka, no co? W czym jest fajna maszyna tej pojemności? Fajna jest w tym, że jadę tutaj praktycznie cały czas z manetą do oporu, nie hamuję, albo w ostateczności hamuję i mogę się pochwalić, że doprowadziłem swoją maszynę do granic możliwości. Powiedzcie to samo o swoich ciężkich endurakach. Ilu delikwentów tutaj na takiej drodze będzie leciało na pełnej, że tak powiem, manecie? Nie no, zawias elegancki, nic nie dobija, mimo że lekko nie jest. Maneta, opór. Dobry jest. No, donatów też tutaj nie pokręcę. Nie ma mocy. No nie ma mocy. Ale... No tu też nie da rady, bo... Trochę za dużo wody i za głęboko. Jakby był mały stan wody, to bym sobie przyjechał na drugą stronę. Co też mogłoby być problematyczne, biorąc pod uwagę, że nie wjechałbym na drugą stronę. Ogólnie dość dostaje ten motocykl ode mnie, myślę, ale chłodzenie cieczą, nie traci mocy, jedzie cały czas tak samo. Zresztą kurde, no zblokowany, to przecież ja nie wykorzystam tego potencjału. Ale... Muszę wam powiedzieć, że czuję płyn chłodniczy. No, także troszkę się podgotował, ale już wiem czemu. Haha, jedna z czujnika spadła jedna wsówka. Dawaj! Trochę powiem wam, taka nuda, nie? Pójdzie ponad 5 dych? Dawaj! Nie no, 49... To 50! Się schyliłem! Nie no, i teraz pomyślę sobie, że miałbym tak jechać jakąś naprawdę dłuższą drogę. Bez sensu, ale... Do zabaw terenowych na początek. Rewelka. 51. 52. Ożesz, kurczaki. Jest tak pasjonujące. 53. No tylko zębatkę dać mu inną, to już by rozpędził się na pewno wyżej. 54. A może się mylę i obroty nie są blokowane? No, dobra, i to chyba w sumie tyle, bo już nic ciekawego mnie tutaj po drodze nie czeka. Fajna zabawka, fajne możliwości. Mają chyba 125 taką i to by było ciekawym rozwiązaniem, konkurencyjnym dla Riechu Maratona chociażby. A w sumie dalej w takich przyzwoitych pieniądzach. Ten kosztuje chyba dychę, jeśli mnie pamięć nie myli. Więc bardzo spoko, a macie pojazd z homologacją, w pełni przygotowany w teren. Spokojnie jeżdżący w terenie. Nie dobił mi ani razu zawieszeniem, a jednak te 100 kilo ja ważę, więc... Wiecie, miał co utrzymywać, biorąc pod uwagę, że jest przeznaczony dla grupy wiekowej 14+. Także... No narobił się dzisiaj ten sprzęt.
I tyle, no, co mogę na jego temat powiedzieć. Opinii chyba jakiejś żadnej nie muszę jakby o nim dawać, ponieważ, no cóż, jazda chyba pokazuje najlepiej, do czego to się nadaje, do czego nie, albo co on może. Nic się nie zepsuło. Dziwne, żeby się zepsuło na odległości paru kilometrów, nie? Ale nie sądzę, te silniki są popularne, trwałe dość, jeśli się je serwisuje i przygląda naprawę na bieżący. A jakby ktoś jeździł z takim odczepionym czujnikiem, z różnych powodów, nie wiem dlaczego ten czujnik spadł, no to prędzej czy później bym go przegrzał i wtedy problem, tak? Ale że zauważyłem, bo czułem, że coś tam się dzieje, no to maszyna przeżyła. Godny reprezentant grupy crossowych 50-tek w dwutakcie Euro 4. Także legalnie do jazdy po ulicach. Ja pierdzielę. No, to koniec tego filmiku, albo tej części filmu, bo zobaczymy, czy jeszcze to połączę z Dune'em. Także tymczasem.